Słuchajcie, mąż właśnie wrócił z pracy. Chcę wam pokazać, w jakiej rewelacyjnej firmie pracuje mój mąż. Słuchajcie, raz do roku, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dostaje wielką, ogromną pakę słodyczy. I to nie jest, wiecie, to nie są takie słodycze, wiecie, a la Biedronka, Netto, te z najtańszej półki zawinięte w reklamówkę ze świętym Mikołajem albo napisanym Wesołych Świąt. To jest wielka torba taka na prezenty papierowa, tylko jest olbrzymia, naprawdę. No, ostatnio to, przedostatnio to sięgała mi do kolan, no to sobie wyobraźcie, jaka to musiała być wielka torba, w której był mega słodycze z tych wyższych półek. No, rewelacja, jestem pod wrażeniem. Jest co roku tak samo. Kiedy jest jakiś Dzień Ziemi albo Sprzątanie Świata, to jest chyba dwa święta zupełnie inne, to dostają taki przydział jakby. Jest sok, jabłko i jakiś słodycz. Co tam jeszcze? Aha, no i raz do roku jest takie spotkanie organizowane, taka, jak się nazywa, integracja pracowników. I tam dostają, mąż dostał, pokażę wam może najpierw, bo to był pierwszy prezent, jaki dostał. Torba podróżna, taka zwyczajna, wiecie. O, nie pokażę wam drugiej strony, bo jest logo firmy, ale jest bardzo pojemna, super ekstra. Oczywiście na rączkę taką do dłoni i na pasek. Innym razem dostał kurtkę, którą mi sprezentował. To jest kurtka, którą noszą alpiniści w górach. Jest bardzo cieniutka, delikatna. Może wam przyniosę, później pokażę. Tak, właśnie, to jest ta kurtka. Jest mięciutka, zaraz wam zwinę ją w kłębuszek. Się mieści normalnie w własnym kapturze. Jest leciuteńka, mięciusieńka, bardzo mało miejsca zajmuje, a jest dla mnie idealna, bo ja się pod nią nie pocę. Czy jest na dworze plus 20 stopni, czy jest minus 20 stopni, ona trzyma temperaturę ciała. Rewelacja. I teraz przyniósł właśnie, przyjechał i słuchajcie, przyniósł, znowu była integracja, nie był na niej z wiadomych przyczyn, ale prezent dostał. To w ogóle ja jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. Nie był, więc nie powinni mu dać, a jednak, słuchajcie, zestaw podróżnych na rower albo na bieganie, bardziej na rower. Słuchajcie, dostał taki maleńki plecak, może znowu odsunę. Maleńki, no maleńki, ale wzdłuż woda 1,5-litrowa spokojnie się mieści. Mała kieszonka na dokumenty albo na telefon, duża kieszonka na tak jak mówię, na wodę albo na sok, na plecy. Fantastyczny, on się wydaje mały, ale super, już sprawdzałyśmy z Julką i na rower wyśmienicie się sprawdza. W plecaku był bidon trzymający temperaturę. To znaczy, no tak, no dobrze mówię. Słuchajcie, patrzcie. Nie trzeba zatrzymywać się, żeby się nie oblać. Ma słomeczkę, także no ekstra chyba zakup. No to chyba nie jest. Jak pasowny ma dziurę, ale wam pokazałam. Ma wgłębienia do rąk, nawet jak są spocone, to nie wypadnie. Dwie czapeczki. Czapeczki jak czapeczki, żadna rewelacja, powiecie, i nie ma się czym jarać. Może i tak, ale słuchajcie, jak za darmo, jak się nie ma, bo ja zawsze zapominam, aby wziąć na rower czapkę, albo gdzieś na takiej po plaży idąc, przepraszam was, też nie mam nic, a one się wiecie, i nie są firmowe, więc na pewno ta nie jest firmowa. Najzwyklejsza czapka z daszkiem, regulacja jest, ta jest firmowa. Super, popatrzcie, fajny ma rzep. I materiał to jest, ja nie wiem jak to nie jest mikrofibra, nie wiem jak to się nazywa, ale jest ekstra, także już na pewno wiem, że się głowa też nie będzie pod nią pociła. Dostał też trzy piłeczki, one były w folii, ale Julka już je otworzyła. Trzy piłeczki do tenisa, to są miękkie piłeczki, trzeba uważać, żeby Ebris się nimi nie zajął. Fantastyczna rzecz. No i oczywiście w zestawie też była piłka. O, chyba była już nawet otwierana przez Julkę, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, piłka, trzeba tylko pompkę dokupić. Piłka, jak to piłka, każdy wie, no nie jest napompowana. Słuchajcie, no ja uważam, że firma sprawdziła się wyśmienicie i zresztą zawsze się sprawdza. Jest fantastyczną firmą, szkoda, że nie mogę powiedzieć, jak się nazywa, ale może kiedyś się wygadam przez przypadek. Także ja się cieplutko żegnam z wami i do następnej odsłony filmiku. Pa, pa.